Of course, if we play like we play last game at 3:30 is better at this time because at night it's very, very cold. It's not good for the players, for the field. The field maybe will be very tough also. I don't know. I hope in the future we can start playing earlier because if this cold is there, it will be difficult for everybody, for my team and for the other teams also. So, but is the circumstances, and we must accept and we must play like this. We don't train also in the field this last 2 weeks to protect the field, and we hope we can be good for the game. Oczywiście, kiedy gramy tak jak ostatnio z Zagłębiem o 15:30 w zimie, to jest dużo lepiej dla piłkarzy, ponieważ nie jest aż tak zimno jak wieczorem. Natomiast, no i oczywiście zarówno dla piłkarzy, jak i dla Murawy lepiej, żeby te mecze odbywały się wcześniej. Ale takie są ustalenia, takie są zasady i musimy się ich trzymać. Być może można pomyśleć, żeby w przyszłości te mecze przekładać na godziny wcześniejsze. Tak samo nie trenowaliśmy na głównym boisku, żeby Murawa była w dobrej kondycji na mecz. See, I have many players who want to play and they are also options for the games. But I can put everybody playing the game. So Radu is working good, is a great professional, top personality with us, help the kids, he's 100% commitment. I'm very happy with him. Like Iñaki also, he don't play, but always the same behavior, always the same professional, and other players. So we have a great squad, and good mentality, great professionals. It's correct. It's a pity for me that I can't help everybody right now, but I will try with the season to give what they deserve during this season to everybody. Wielu piłkarzy chciałoby wystąpić w meczu w pierwszej jedenastce, czy też znaleźć się w kadrze meczowej. Mamy ich bardzo wielu. Radu jest niezwykłym zawodnikiem. Bardzo dobrze jest mieć go w drużynie. Także ze względu na młodszych piłkarzy, dla których jest wzorem. Jest wielkim profesjonalistą i też trener żałuje, że nie może dać każdemu szansy, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Yeah, they come for a good series of winnings, 3 winnings in a row. They are confident, they have good team. They are doing a good championship, it's a very competitive team, very balanced in all the sectors. So in front also, they have danger players like Soriano, Cebola, players with talent, and a team that work together, they are good. So it will be a tough game, another tough game, and we must be, but we are also confident, we are also in shape and good and motivated, and we love also these competitive games, so it will be, I think, a great match for everybody to see, and of course, like we want, and we will fight for the 3 points, because this is our goal and main goal for and only goal for tomorrow. Drużyna Korony jest w tym momencie na fali. 3 zwycięstwa z rzędu. Jest to świetna drużyna, zarówno jako drużyna. Potrafią grać świetnie jako drużyna, natomiast mają też osobowości, indywidualności. Dlatego będzie to kolejny ciężki mecz, ale każdy traktujemy tak samo. Jesteśmy maksymalnie skupieni i zmotywowani do tego, żeby osiągnąć nasz cel, czyli 3 punkty jutro. Like I said, the last week it was painful in the foot, this and that. And it's not 100% to play 90 minutes. This is one of the reasons they don't play. But sometimes even one of my players, they are 100%. Sometimes the strategy is to don't put one player or the other. In that case, happens this. And after he's in the game, in the right moment to help the team, and he can score like you see, to play these minutes. And we'll see tomorrow if he can play or not.
Kalitos odczuwa dolegliwości stopy ostatnimi czasy, więc nie był przygotowany w 100% do gry, a w związku z tym, że trener ma opcję również na tą pozycję, po prostu użył innego zawodnika. Dlatego Kalitos nie wystąpił w tym meczu, ale absolutnie jest ogromna szansa, że pojawi się jutro. No. No problems, no disciplinary problems with no player. Everything is correct. Wszystko jest w porządku, nie ma problemów z dyscypliną jakiegokolwiek piłkarza, więc to jest to, trener dementuje, nie jest to prawda. They don't play with Kovacevic, maybe they will play with four. We are prepared to receive the team in 3-5-2 or 4-2-3-1. We know these two dynamics of the team. Against big teams, normally they play 4-2-3-1. But we are prepared to play against this system. But don't forget, this is only the initial tactic system. When they start, after they have the offensive dynamics, that change all the system. So we must, this is for me more important than the start initial system, tactic system. But we are prepared to receive the team in the both. Jesteśmy gotowi na oba warianty. Wiadomo, że zaczynamy grę w pewnym ustawieniu, tak samo my jak każda inna drużyna, więc później wszystko się zmienia. Także to jest też ważne, już trener wspominał na poprzednich konferencjach, że taktyka zmienia się w trakcie meczu i może być bardzo różnie, ale jesteśmy przygotowani na wszystkie warianty, zarówno z czterema, jak i z trzema obrońcami. Zależy jak korona zacznie.